byli wszyscy na tych sesjach. Jest to szkoła zwycięskiego życia, które nasi przyjaciele odebrali prowadzenie od Boga i postanowili tę szkołę tutaj zorganizować dla ludzi z Podhala, nie tylko z Podhala, z różnych miejsc. I szkoła zwycięskiego życia, ona ma na celu dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ma w nas zburzyć rzeczy nieprawdziwe i na ich miejsce prowadzić prawdziwe. Mamy taką sytuację w naszym kraju, że ludzie, ja mówię o ludziach wierzących, odrodzonych z Bożego Ducha, mają niesamowity bałagan w głowach. Religia ma to do siebie, że wszystko, nie wiem, czy wy to zauważyliście w ogóle, że religia, pierwszy symptom religii to jest to, żeby złożyć wszystko w jedną bryłę, którą będzie można toczyć sobie. Jak ta bryła się wymyka spod kontroli, to jest pogodzie. To religia mówi, oj, coś się wydarza, coś jest niebezpiecznego. Ja myślę, że bardzo potrzebne jest, żebyśmy zrozumieli to, co Bóg powiedział do Jeremiasza. Powołałem Cię na proroka narodów, abyś burzył i budował, abyś wyrywał i żeby sadził. I tak naprawdę no, my dzisiaj, oprócz tego, że jestem pastorem kościoła koło Warszawy w Nasielsku i to jest jedna jakby część naszej służby, drugą częścią jest ewangelizowanie ludzi niewierzących. I to też robimy z dużą skutecznością. Zakładamy też kościoły. Właśnie w tym tygodniu skontaktowaliśmy już 3 kościoły w Polsce, kolejne. Także robimy to. Ale też kolejnym fragmentem naszej służby jest to, że wykorzeniamy z ludzi wierzących kłamstwo i wkładamy prawdę. Bo ja sobie tak myślę, że w ogóle my będziemy rozliczeni z tego, czy my ludziom wkładaliśmy do głowy kłamstwo czy prawdę. Kiedyś nas Bóg tego rozliczy. Ja wiem, że kiedyś stanę przed Bogiem. Ja chciałbym, nawet gdyby mnie to kosztowało utratę absolutnie wszystkiego tutaj na tej ziemi, twarzy, takiej pozycji jakiejś. Czasami ktoś pyta, czy się nie boisz, że tam pozycja, wiesz co, mówię, ja w ogóle nie interesuję się swoją pozycją. Ja w ogóle, ja mam tak luźny stosunek do siebie, rozumiesz? Wiesz, jak no, bardzo luźny. Ja w ogóle nie mam takiego czegoś, że ja się przyjmuję, czy ja stracę pozycję, czy ja nie stracę pozycji. Bo ja naprawdę mam taką wielką świadomość tego listu do Galacjan 2:19-20, że ja już nie jadę, że w imieniu Chrystusa. Żyję już nie ja. Równie nie masz co stracić. Jak nie żyjesz, to masz stracić. Wiecie, jak byłem w świecie, miałem strasznie popraną głowę miałem ukropnie. Kiedyś postanowiliśmy razem z moimi kolegami dać się zamknąć w kościele, tak? W moim mieście. Miałem wtedy, nie wiem, może ze 13 lat. Na noc, bo nie mogliśmy się tam włamać. Mieliśmy taką jazdę, że włamiemy się do tego kościoła, będziemy wąchać klej i będziemy myśleć, że te figury znad ołtarza będą nam chodzić. Tak? Ta Maria była takie różne kamienie. I my wiedzieliśmy, że jak się nawąchamy tego kleju, to one będą chodzić. Ale nie mogliśmy się tam włamać, więc daliśmy się zamknąć po ostatnim trzymie. No i tam zamknęli nas, ten kościół nas zamknął. Zaczęliśmy wąchać ten klej. Ale najbardziej zainteresowały mnie zwłoki, które tam leżały. I trup leżał. W trupie. Czekał rano, żeby go pochowali. Ja, słuchajcie, byłem szybko zainteresowany tymi zwłokami. To dlaczego ja mu to opowiadam? Chciałem coś powiedzieć, czego ja doświadczyłem wtedy. Ja w ogóle miałem takie fantazje różne. Wyobrażałem sobie jakieś horrory, bo mi się zdawało, że tam jest w kościele, jakiś tam trup, wiesz o co chodzi. Tam coś się wydarzy, ja? Tak chciałem się dać wystraszyć dobrze, nie? Rozumiecie, jak to nastolatek, szukałem jakiegoś tam wrażenia. No i my tą trumnę otworzyliśmy, no i tam leżał ten gość. I on był martwy, wiecie. Tak, za groma, nie chciał się ruszyć. Co my mu nie robiliśmy, słuchaj, szczypałem go w łydkę. Serdelka takiego miałem, bo wzięliśmy sobie trochę jedzenia na tę noc, chciałem go karmić. Nie,
bo był martwy. I coś mi zostawił Bóg. Dlaczego ja to pamiętam? Ja to rzeczy nie pamiętam, ale to pamiętam do dziś. I to siedzi w mojej głowie mocno, że Bóg do mnie kiedyś powiedział: widziałeś trupa wtedy? Tak, Panie, widziałem trupa. Tak wygląda trup. Zacznij się z nim utożsamiać nareszcie. Zacznij, żeż taki być na tym świecie. Facetowi w ogóle nic nie zależało. Ubrali go w garnitur. Halleluja. Rozumiesz? Zapłacili mu za tę trumnę, nie wiem ile. A on tam leżał i śmierdział, okej? Bo trupa nic nie rusza. Ten Galacjan 2:19-20 mówi: żyjesz już nie ty. A więc co masz do stracenia? Co masz? Nic! Co ci powiem? Nic się mogę powiedzieć. Wyrzucę cię z kościoła, co ci obchodzi? Ja to nieraz do ludzi mówię: wyrzucę cię z kościoła i całość drugi. Proszę cię. Wykreślę cię ze społeczeństwa, rozumiesz? Nakleć swój nurt społeczny. OK? Zrób to. Dlaczego? Dlatego, że jest w tobie Chrystus. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Chrystus w nas, gwarancja sukcesu. Chrystus w nas. To nie jest bagatelna rzecz. Religia chce, żebyśmy byli jacyś. Mówi, taki masz być. Tak masz robić. A mówię, dlaczego? Bo twoje wąskie rozumienie rzeczy tak mówi. Twoje wąskotorowe myślenie. Dlaczego tak myślisz? Kiedyś tacy misjonarze pojechali, słuchajcie, do Afryki. Pojechali do Afryki misjonarze i tam zaczęli zakładać kościół. I ten kościół faktycznie tam założyli. No wiesz, założenie kościoła z ludzi w Afryce to nie jest takie hop-siup. To ich nie przekonasz od razu, że mają się zachować tak czy inaczej. I tam było rzeczą normalną, że na przykład kobiety przychodziły i miały nagie piersi. One przychodziły na spotkanie. I zanim ty nauczyłeś te kobiety, zanim to ten misjonarz dawał relacje, zanim oni nauczyli, tylko to upłynęło trochę wody. To nie było tak, że oni już, rozumiesz, bo to się język poznawali i tak dalej. Wiesz, pierwsze rzeczy to głosili Ewangelię. My głosili Ewangelię tym ludziom takim, jaki jacy byli. Okej? Okay? Idziesz do tych ludzi w takim stanie, w jakim są i głosisz im Chrystusa, okej? Okay? Bo na nich to jest normalna rzecz. Ale zanim jeszcze przekonali te kobiety, żeby zakładały sobie jakieś tutaj chustki, no nie? Już niektóre zakładały, tak? Ale że to byli akurat misjonarze z takiego kościoła, bardzo takiego o takich religijnych skłonnościach, tak sobie robili zdjęcie, żeby wysłać do swojego rodzimego kościoła w Stanach. I to ta siostra, która tam była, sobie chustkę na głowę założyła, bo tak u nich tam w tym kościele się nosi. No to ona założyła sobie chustkę i była z nimi taka jedna murzynka, która już się dała przekonać do tego, żeby nosić tą chustkę tu na piersiach, jak na te spotkania przychodziła. No ale kiedy oni robili sobie wspólne zdjęcie i ona też na tym zdjęciu z nimi stała i ona zobaczyła, że ta jej liderka ma chustkę na głowie, więc natychmiast zdjęła z piersi i zakręciła sobie na głowę. Rozumiesz? I to było normalne, bo tutaj ta siostra tak ma, ja też tak mam, i to już, a mówię, to siostro, zdejmij to z głowy, tutaj sobie załóż, wiesz, chodzi o co? Ja chcę wam uzmysłowić jedną ważną rzecz, że to są wszystko rzeczy tak zbędne, że czasami absurdalne się stają. Absurdalne. Jak sięgniesz w głąb religii, to okazuje się, że to jest absurd, jeden wielki absurd. I trzeba naprawdę w tym narodzie zacząć wyrzucać te absurdy z głów ludzi, żeby można było wolić prawdziwe rzeczy, bo nie ma miejsca na nie. To tak samo jak się najesz byle jakiego jedzenia, byle czego się najesz, spuchniesz od tego, ok? Jesteś spuchnięty i ktoś przynosi dobre jedzenie. A ty już jesteś pełen. Kurczę, co tu zrobić? Co tu zrobić, rozumiesz? Żyganie, żygali. Prawda. Żarli, przynosili nowe, wymiotowali jedne następne. Mi się wydaje, że my musimy troszkę zwymiotować różnych rzeczy. To mam wrażenie. Kochani, chciałbym zacząć dzisiaj tą pierwszą sesję od tematu, który zatytułowałem chodzenie w wierze. I chciałbym, żebyśmy znaleźli list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków. 10:38. List do Hebrajczyków, 10:38. Będziemy patrzeć w Słowo Boże. Niekoniecznie musicie znajdować je zawsze, ale chciałbym, żebyście je zapisywali. Chciałbym, żebyście potem badali to, o czym będę dzisiaj tutaj mówił, żebyście badali te rzeczy. 10 rozdział listu do Hebrajczyków, 38 werset. Mówi tak. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie.
Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. No i wiele teologii powstało na ten temat. Ale prawda jest taka, jak jest napisane. Sprawiedliwy mój. Kto to jest sprawiedliwy mój? To nie jest człowiek, który wypełnia prawo mojżeszowe, to nie jest człowiek, który robi jakieś prawe uczynki, prawe rzeczy. Sprawiedliwy Boży to ten, który został usprawiedliwiony z łaski Bożej, niezasłużonej przychylności. Amen. My jesteśmy sprawiedliwi. Słowo Boże mówi, że Jezus jest sprawiedliwością Bożą, tak? I w innym miejscu jest napisane, że Chrystus stał się grzechem, abyśmy my stali się sprawiedliwością Bożą. Czyli każdy, kto narodził się na nowo z Bożego Ducha, jest sprawiedliwy. Tak mówi Słowo. I to jest koniec, kropka. Tutaj nie ma nic dodać, nic ująć. Możesz mieć szabat w środę, rozumiesz, i skunksa nawet zjeść, nic ci nie będzie. Ok? Bo jesteś sprawiedliwy. Dziś, jutro, pojutrze. Gdy upadniesz, powiem ci numer też. Gdy upadniesz, jesteś sprawiedliwy. Amen. Wiesz czemu? Bo ofiara Jezusa działa również w twoją przyszłość. Rozumiesz? Bóg się z ciebie nigdzie nie wybiera. Nawet jak popełnisz grzech, jakiś ciężki, Bóg nie wybiera się nigdzie z twojego ducha, nie odchodzi. On jest. On się do ciebie nie odzywa, on z tobą nie rozmawia. Rozumiesz? Bo ciężko z tobą porozmawiać. Jak ty jesteś wpatrzony w grzech, to ciężko z tobą porozmawiać. Więc on do ciebie nie mówi, jest zasmucony, jest mu źle. Okej? Ale nigdzie się nie wybra z ciebie. Nie musisz wołać jak Dawid, nie odbiera mi swego Ducha Świętego, ponieważ Dawid żył w epoce, że Duch Święty nie był jeszcze dany, bo Chrystus nie był uwielbiony. Więc Dawid mógł tak się modlić i miał takie rozumienie. Ale ty masz Ducha Świętego, jesteś sprawiedliwy Boże. Ale tu jest napisane, że sprawiedliwy mój jest zasada funkcjonowania człowieka. Z wiary żyć będzie. Co to oznacza? To znaczy, że dla nas jedyną formą funkcjonowania jest wiara. My, dzieci Boże, sprawiedliwy Boże, funkcjonujemy tylko przez wiarę. Tylko przez wiarę. Jak pierwszy kościół założyliśmy pierwszy kościół, to my, pamiętam, przez 6 miesięcy, po parę razy w tygodniu ludzi uczyliśmy, jak wierzyć. Tylko o wierze mówiliśmy. My o niczym nie mówiliśmy. My nie mówiliśmy tam ludziom, wiesz, że rozważajcie jakieś tam sprawy, wiesz. Ja w ogóle Starego Testamentu nie czytałem nawet. W ogóle, dobra, Nowy Testament czytajcie, ludzie, tak? Musicie dowiedzieć konkretnych rzeczy, tak? Potem będziecie czytać w różnych tam sprawach. Teraz musimy budować wiarę. A więc sprawiedliwy, mówi Bóg, z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Nie duch, zaznaczam. Nie duch, mówi. Dusza moja, to znaczy osobowość moja, psychika moja, dusza to jest psyche. Tutaj też użyte słowo jest psyche. Psyche moje nie będzie miało w was upodobania. Czyli Bóg mówi, krótko powiedziawszy, nie będę mógł się z wami porozumieć, nie dogadam się z wami. Nic nie będę mógł wam załatwić. Nic wam nie uproszczę i z wami sobie nie pogadam. Będziecie prowadzić, o sprawiedliwi moi, te życie na ziemi jak poganie. Będzie wam źle i ciężko. Diabeł będzie z wami jechał jak z dzikami. Dokładnie to oznacza to. I my widzimy ogrom ludzi odrodzonych z Bożego Ducha, sprawiedliwych Bożych, zupełnie niewierzących. Oni wierzą, wiecie w co wierzą, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy, że wstał z martwych. Tak mówię. Szybko jednym tchem do mnie wymieniają. Ja mówię, okej, no idziesz do nieba. Amen. Ja mówię, na ziemi masz piekło. Patrzcie się. A wiesz czemu na ziemi masz piekło? Wiesz czemu ci nie przędą rzeczy? Wiesz czemu? Bo nie chodzisz w wierze. Dlatego nie przędą ci rzeczy. Rozwalać się małżeństwo, masz kłopoty w relacjach, masz kłopoty z dziećmi, masz kłopoty zdrowotne, kłopoty finansowe, nie umiesz się zebrać do kupy, tak? Nie wiesz, gdzie jest przód, a gdzie tył. Nie wiesz w ogóle, o co chodzi. Czemu? Bo nie chodzisz w wierze. Nie masz relacji z Bogiem. To nie znaczy, że Boga w tobie nie ma. Jest dalej, tylko nie umiesz się z Nim porozumieć, jakby innym językiem rozmawiacie ze sobą. On do ciebie językiem wiary, ok? Język wiary na przykład. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Bóg do ciebie mówi tak. Chcę, żebyś wierzył w to, co nie widać. A ty mówisz, chciałem zobaczyć tą wierzę. Tak mówi chrześcijanin do Boga. Bóg mówi, ale nie mówimy tym samym językiem. I do ciebie mówi, chciałbym, żebyś wierzył w to, co nie widać. Panie, jak zobaczę, to uwierzę. A ja chciałbym, żebyś wierzył w to, co nie widać. Jakbym zobaczył, to bym uwierzył, Panie. Rozumiesz? Wiesz, co to znaczy? Zobacz, jak to brzmi. To jest idioty, jakaś schizofrenia. Kiedyś udawałem psychicznie chorego, jak byłem w świecie.
I siedzę sobie w szpitalu psychiatrycznym, a prawnicy moje sprawy załatwiali. I przyszedł do mnie człowiek chory na schizofrenię. Pocałował mnie w rękę. Usiadł koło mnie i mówi: szanuję cię. Ja też pamiętam, takie rzeczy mi zostały. Ja mówię: czemu mnie szanujesz? A on mówi do mnie tak: za spokój ducha. A ja mówię do niego: a w ogóle ja nie nawrócony człowiek jeszcze. A ja mówię do niego: a co tobie jest? A on mówi: jestem chory na schizofrenię. A ja mówię: a co to jest? Schizofrenia, tak? A on tak myśli i mówi tak: czasem mi się zdaje, że masło to kupa. Taką definicję schizofrenii podał. Rozumiesz? A ja mówię: mi to zostało, zobacz, co to znaczy. Zobacz, to jest bardzo ważne. Jest coś takiego jak duchowa schizofrenia. Chrześcijanie, wielu chrześcijan to ma, posiada takie coś, to trzeba być uwolniony z tego. Ludzie myślą, że rzeczy, które ustanowił Bóg, w ogóle są inne. Oni inaczej je widzą. Im się wydaje, że to jest coś innego. Bóg mówi do ciebie: chce, żebyś chodził w wierze. Chce, żebyś sięgał po niewidzialne. Tak? A chrześcijaninowi się wydaje, że to jest jakaś zasadzka na niego. Że to jest jakaś pułapka. I sobie dupta do religijnego miejsca, gdzie drugi religijny gość taki jak on, z jakimś tam tytułem teologicznym, utwierdza go w jego schizofrenii. Utwierdza. I tak się utwierdzają lat 20 na przykład. I ten z teologicznym tytułem pampersy mu zmienia tamtemu przez lat 20, a ten pozwala sobie te duchowe pampersy zmieniać przez lat 20. I taki klub mają. I ten klub ma nazwę, jest zarejestrowany w Ministerstwie Cyfryzacji. Okej? Okay? Taki stan jest. Czemu? Popularnie jest to zwane w piśmie niewiara. Niewiara. Niechodzenie w wierze. Bóg nas uczy wiary. Bo żeby z Bogiem można się było porozumiewać, to trzeba z Nim chodzić, porozumieć na pułapie wiary. Jak my się narodziliśmy na nowo, przyjaciele? Przez wiarę. No przepraszam. Jeżeli ktoś się nie narodził przez wiarę, to się w ogóle nie narodził na nowo. No przez wiarę przyjęliśmy łaskę. No kiedy klęknąłem pierwszy raz w 2001 roku przed Bogiem i ja mu powiedziałem: przepraszam cię, że żyłem bez ciebie. Tak? I ja uwierzyłem wtedy, że On przebaczył mi moje grzechy. Co zrobiłem? Uwierzyłem. Dalej siedziałem w pudle. Dalej miałem pełną teczkę różnych dokumentów, że zabiłem człowieka, że byłem dealerem narkotyków, że to, że tamto, tak? Ale ja uwierzyłem, że On przebaczył mi moje grzechy. Mogłem sobie tam, wiesz, jakby ktoś zadzwonił na przykład do, na tak zwany bęben policyjny, żeby dowiedzieć, że cię jestem karany, powiedzieć: no taki jest karany, tak? Okazało się, że w oczach Boga nie jest. Okazało się, że w Boga oczach jest tak, jakbym nigdy nie popełnił grzechu. Nigdy. Jest na jednym kursie alfa. Powiedziałem, że jestem czysty jak łza, że w ogóle nie mam wyrzutów sumienia nawet. I taka pani wstała: czy masz, to nie jest za proste, to co pan mówi? Ja mówię: to się nazywa łaska, ją właśnie przyjąłem przez wiarę. I ona wyszła, ona się tym zgorszyła. Wyszła z tego kursu alfa, już więcej nie wróciła do tego kościoła tam. Ale Bóg mówi do nas tak: tak jak przez wiarę przyjąłeś ten początek swojego życia, tak musisz przez wiarę ze mną chodzić. Inaczej po prostu nie pożyjesz, okej? Okay? Później do nieba się doczłapiesz. Do nieba można się doczłapać. Do pełzać na rzęsach dojdziesz, bo masz Ducha Świętego. Bo jak się nie odwrócisz od Boga, okej? Okay? Jak nie popełnisz grzechu śmiertelnego, a przyznam się, że nigdy nie spotkałem człowieka, który popełnił ten grzech śmiertelny. Czytałem o różnych ludziach, ale nigdy nie spotkałem. Spotkałem takich, co na 20 lat odchodzili od Boga i wracali, wiesz, sobie przepraszali i wracali. Ale wiesz, jeżeli ty nie popełnisz tego grzechu śmiertelnego, to ty dociągasz się do tego nieba i sobie tam będziesz w tym niebie. Rozumiesz? Ty swoją miotłę dostaniesz i będziesz zamiatał pod tym murem. Tam specjalnie blisko tego tronu nie będziesz. Rozumiesz? Ale będziesz w niebie. Będziesz w niebie. Jeśli takimi kategoriami się myśli, to okej, okay, spoko. To można się wyłożyć do góry kołami na tej ziemi i powiedzieć: tak, idę do nieba. Pójdę sobie do kościoła, przetrwam w ogóle nabożeństwo. Uda mi się przetrwać. Potem przetrwam jeszcze jakoś do środy. W środę już będę umierał, tak? Na piątkowe modlitewne już nie dotrę, bo przecież jestem martwy. Rozumiesz?
ale zatoczą mnie w niedzielę, znów trochę odżyję. Podładują mnie jako tego, idę sobie naładować akumulatory, tak mówią duchowe. Ja mówię, odczynić. Już chodzi do uwolnienia. Wiesz, o co chodzi? Do uwolnienia człowiek. Naładuję, akumulatory ładuję. Samochód. Bóg mówi, jest sposób życia i tym sposobem życia, podkreślam słowo, sposób życia, tym sposobem życia jest wiara. Wiara! Wiara! Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy. Wiara jest przeświadczeniem o tym, czego się spodziewamy. Wiara jest pewnikiem tego, co się wydarzyło. Wiara działa dzisiaj. Wiara nie mówi jutro. Jutro mówi nadzieja. Nadzieja to jest jutro. Albo powiedzę wam definicję nadziei, jak Pan da, jak Bóg pozwoli. Wszystko nadzieja. Ok? To wszystko sformułowania z dziedziny nadziei, a nie wiary. Bo wiara jest dzisiaj, a nie jutro. Bo wedle wiary jutro to jest dopiero przyszłość. Ok? Jutro to jest przyszłość, tajemnica według wiary. Nadzieja zajmuje się przyszłością. Ok? A wiara w ogóle się tym nie zajmuje. Jak Mojżesz spotyka Boga w płonącym krzaku i mówi, co mam powiedzieć moim braciom w Egipcie, jak się zapytają, kto mnie przysłał. A on mówi, powiedz, że jestem. Tak mu się, jestem, tak mu się przedstawił. JHWH, jestem, czyli obecnie, dzisiaj i tylko dzisiaj. Niech się uczepią mnie dzisiaj, tak? I będę takich niósł. Wiara. Wiara. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Odrodzony z mojego ducha z wiary żyć będzie. Inaczej nie będzie żyć. Albo żyjesz z wiary, albo nie żyjesz. Ok? Albo żyjesz z wiary, albo diabeł z tobą jedzie. I nie masz, i możesz sobie różne, robić różne rzeczy religijne. Możesz powiedzieć, módlcie się o mnie, módlcie się o mnie. A po co się mam o ciebie modlić? No po co się mam o ciebie modlić, jak ty w ogóle nie wierzysz? Jak się mam o ciebie modlić? 15 lat z Bogiem chodzisz i jesteś niewierzący, to jak, o co się mam modlić o ciebie? O co? Bo nie wiem. Czy ty nie wierzysz w podstawowe, elementarne rzeczy? Dlaczego? Nie wyrobiłeś sobie tego stylu. Więc wiara to jest styl. I to słowo, że sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, to znaczy istnieć. Przeżywać. Czy sprawiedliwy mój będzie istniał dzięki wierze, mówi Bóg. Ale jeśli cię cofnie, i to jest ciekawe tłumaczenie tego słowa cofnie się, bo to słowo cofnie się oznacza schroni się, ograniczy się, powstrzyma się lub uniknie czegoś. Co to znaczy, że się cofnie? To nie oznacza, że się wyprze Jezusa. To nie oznacza, oznacza, że się przestanie poruszać. Krótko powiedziawszy, gdyby cię podniosło coś, co jest niezwiązane z ziemią, na przykład jakiś, no nie wiem, samolot by cię podniósł teraz na lince, helikopter będzie lepiej, bo będzie stał w miejscu. Helikopter cię podnosi na lince i będzie cię tak trzymał na tej lince. Ok? I ziemia się idzie kręcić. Rozumiesz? To ty w innym miejscu potem zostaniesz. Czyli ty, będąc w bezruchu, ok? W bezruchu już przegapiłeś ruch ziemi. A więc bezruch jest cofaniem się. A więc co to znaczy, jeśli mój sprawiedliwy się cofnie? Jeśli mój sprawiedliwy nie zacznie ze mną chodzić, ok? Nie zacznie, nie przestanie się asekurować. Ludzie się asekurują. Ja mówię do ludzi na uwielbieniu, wielbij Boga, ludzie stoją tak. Mówię tak, jak się, ja się tak cieszę się tak wewnętrznie. Mówię. Wewnętrznie. Jak się wewnętrznie cieszy? Jak można się cieszyć wewnętrznie? No jak? A jak się smuci, to się smuci zewnętrznie. Czyli smucenie się zewnętrzne jest w porządku, ale cieszenie się zewnętrzne nie jest w porządku. Ok? Zobaczcie, co za schiza. Ja mówię, podnieś ręce. A on się zastanawia, czy mnie Bóg do tego prowadzi, że ja ręce podniósł? Ja mówię, w Starym Testamencie napisali, nie musisz się przejmować, czy cię prowadzi. Okay? Napisali. Jak coś napisali w tej Biblii, to
ja nie szukam szczególnego Bożego prowadzenia do tej sprawy. Okej? Okay? Że nie jest czas, żeby nauczać na temat uwielbienia. Bo uwielbienie jest ściśle pokazane w Biblii, jak się wielbi Boga, jak. Wiecie, że jest to słowo hallelujah. To jego fundamentalnym brzmieniem jest słowo halal, które oznacza szalony taniec dla Boga. Szalony taniec. A więc jeżeli mówimy hallelujah, to znaczy my ogłaszamy. Co my ogłaszamy? Będę dla Ciebie tańczył w szalony sposób z miłości. I teraz tak, zobacz. Teraz pójdź. Schizofrenia. Schizofrenia, przepraszam. Hallelujah! To. Rozumiesz, co ja prezentuję? Hallelujah. Ten styl hallelujah to bezruchodans się nazywa. Zrozumcie, na czym polega cała specyfika rzeczy. Wiara jest ruchem. Albo ty się ruszasz, albo duchowa rzeczywistość ci ucieka. Albo ci ucieka Bóg. Ucieka ci Bóg. Ucieka ci. Kiedyś mój przyjaciel miał wizję. Sen, przepraszam. Miał sen, obudził się. I miał taki sen. Widział we śnie Jezusa. Piękna rzeka, piękna trawa, piękny temat. Jezus i on nad tą rzeką. I on mówi tak. Panie Jezu. A on mówi do niego wieśu. I my mają dobrze. Dobry czas tam mamy. I on mówi, Panie, zostań tu ze mną. A Jezus mówi, nie, bo ja idę, to chodź ze mną, wieś. Ale Panie, zostaw, tak pięknie jest. Zostań tutaj, Panie. A Jezus mówi, ale ja idę, wieś, widzisz? I Jezus odchodzi i mówi, wieśu, chodź. Dawaj, chodź, wieś. Ale Panie, tak ładnie. Jak on mi to opowiada, od razu mi się skojarzył, jak oni z Jezusem na górę tam weszli. Na górę przemienienia. Wstępuje Eliasz, tak? Wstępuje Mojżesz, a oni mówią tak. Dawaj namioty rozbijemy dla nich. Zostaniemy tu, dobrze nam tu, tak? Zostaniemy w tym, w ogóle w tym całym klimacie. Trochę Mojżesza, trochę prawa, trochę proroctw, trochę Chrystusa. Zostaniemy w tym wszystkim, ale będzie dobrze. Ale tu zbudujemy zbór! Rozumiesz? I przyjdzie diabeł i weźmie wór i wsadzi ten zbór i rąbią ur. I tyle będzie z takiej mieszanki duchowej. I dzięki Bogu Najwyższemu jest jego głos. Oto syn mój umiłowany. Jego słuchajcie. Za nim podążajcie. Patrzcie się na niego. Patrzcie się na niego. Wierzcie w niego. Co to znaczy, wierzcie w niego, podążajcie za nim. Ruszajcie się, jak on się rusza. Przestańcie. Przestańcie budować swoje królestwa. Chodźcie, wierzę, sprawiedliwy mój, z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, czyli jeśli się schroni, jeśli się ograniczy, jeśli się powstrzyma, nie będę miał w nim upodobania. Czyli krótko powiedziawszy, nie będę z niego zadowolony. Nie znajdę w nim przyjemności. Taki jest wykład grecki tego słowa. Nie będę. Jak się komuś chce zrobić przyjemność, kochani, to trzeba naprawdę się zapoznać z tym, co ten człowiek lubi. Ok? Jak się chce komuś zrobić przyjemność. Kiedyś byłem z takim moim przyjacielem na obiedzie u znajomych i oni wiedzieli, że on nie je mięsa. I oni, żeby zrobić jemu przyjemność, zrobili kotlety sojowe. Sami jedli normalnie mięso, ale chcieli go uszanować przez to. To zrobili mu kotlety sojowe. Im też nie, im nie spakowały za bardzo te kotlety. Siedzieli, dubali te kotlety, tam glumali, wiesz o co chodzi? Ale jemu chcieli sprawić przyjemność. Żeby Bogu sprawić przyjemność, musisz chodzić w wierze. Panie, jak mam ci sprawić przyjemność, zacznij wierzyć w mnie. Zacznij nareszcie wierzyć. Zacznij chodzić w wierze. Przestań się cofać. Przestań się asekurować. A co powiedzą? A co ksiądz powie? A co pastor powiedzą? Ja nie wiem, co powiedzą. A co ludzie powiedzą? Ludzie mnie czasami pytają, jaki jest sposób, żeby zainteresować ludzi Ewangelią. Ja mówię, zacznij krzyczeć innymi językami na rogach ulicy. Zobacz, jakie audytorium będziesz prowadzić. Jak człowiek chce się takim, taką mieć odwagę, też wam tak może zrobić.
musimy nauczyć się tego, że jeżeli chcemy sprawiać Bogu przyjemność, to musimy chodzić w wierze przeciw. I teraz, co to znaczy chodzić w wierze? Ja bym chciał, żebyśmy... ja przeczytam list do Filipian 4,6,9. Pierwsza rzecz podstawowa, list do Filipian 4,6,9. Słowo Boże mówi tak. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom, Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzegł będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, to jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście i co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju zawsze będzie z wami. Taki dłuższy fragment przeczytałem od czwartego, ale tutaj jest bardzo znamienna rzecz. Czwarty werset mówi, radujcie się. I wiecie, że Biblia sama się wyjaśnia. Wiecie, o co chodzi z Biblią? Biblia sama się wyjaśnia. Piąty werset wyjaśnia czwarty. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Co to znaczy? Jak się to ma do czwartego wersetu? Czwarty werset mówi, radujcie się w Panu, czyli bądźcie ludźmi, którzy ustawicznie się cieszą. Jeżeli będziecie, żeby ustawicznie się cieszyć, trzeba przyjąć postawę taką, z czego mam się cieszyć. Bo żeby się cieszyć, to trzeba się mieć z czego cieszyć. A więc piąty werset wyjaśnia, z czego się mamy cieszyć i co będzie związane, co będzie definiowało naszą skromność. A więc my nie cieszymy się z innych rzeczy. Tak? My cieszymy się z tego, że wrócił Pan. Chrześcijanin może być naprawdę radosny z uwagi na to, że wie, że wróci jego Pan. Wróci jego Pan. Okay? Pan jest blisko. Piąty werset. Możesz być radosnym człowiekiem, bo Pan jest blisko. Co ci w życiu, jak Pan jest blisko? Okej? Okay? Co mi diable możesz, jak Pan jest blisko? Co ty nie możesz w ogóle? Byłem w Izraelu, słuchajcie, poszedłem przed tą bramę wschodnią, taką zamurowali tą bramę wschodnią muzułmanie. Bo wiedzą, że nie o Panie zwrócił. To ją zamurowali. I wiecie, że zrobili cmentarz żydowski, zrobili pod tą bramą. Bo oni sobie myślą, że jak Jezus jest Żydem, że mamy muzułmański. I myślą, że jak Jezus jest Żydem, to jego noga nie stanie na skalanym śmiercią terenie, prawda? Taką mają filozofię religijną. I tak sobie stałem na tym grobie jednym i się modlę innymi językami i patrzę, tam jest góra oliwna. I na środku tej góry oliwnej lepszy jest numer, też meczet jest postawiony. Tam jak Pan Jezus poszedł do nieba, to tam teraz meczet postawili. Wychodzi taki gość parę razy dziennie i krzyczy Allah Abdar, Allah Abdar, Allah Abdar. I jak sobie stałem, modliłem się na tej górze, na tym grobie i patrzę na tą górę i taka myśl przychodzi mi do głowy. Artur, ja wrócę. Tak jak poszedł. I sobie tak. I od razu film mi się wyświetlił. Wraca na ten meczet. Taki, rozumiesz? Wychodzi kość. Allah Abdar. Rozumiesz? Łup! Przyszedł. Przed Jezus. Powiedział do mnie tak. Zejdę tamtędy. Tam po tej górze. Przejdę przez to jezdnię. Wejdę na ten cmentarz. Rozwalę tą bramę i wejdę tam, gdzie ten meczet i postawię tam mój tron. Ja zobaczyłem, o co tu, że to jest takie realne. Rozumiesz, że zacząłem śmiać. Po prostu stałem się śmiałem. Mówię, ale jazda. Ty, tylko wiedząc to, każda troska życia jest w stanie być przez ciebie zdominowana. Co mi możesz, diable, skoro wróci Pan? Co mi możesz dziś? Skoro on może wrócić jutro albo dziś po południu. Życie tą mentalnością doprowadza do tego, że możemy się radować. Że możemy być ludźmi pełnymi radości. Możemy być wolni jak sarki w maju. Możemy się śmiać. Rozumiem. Możemy nie być ludźmi zatroskanymi. Szósty, nie troszcie się o nic, mówi Bóg. Wiecie, że jak ktoś się nie martwi, to jest uznany przez psychologów za osobę niespełna rozumu. Musisz się martwić. Ty musisz się martwić. Ty jesteś nieodpowiedzialny, jak się nie martwisz. Wiecie, ile pastorów na zawał serca? Umiera przedwcześnie. Się martwi o Kościół. Się w ogóle o swój Kościół nie martwię. Bo ja w ogóle nie jestem odpowiedzialny za tych ludzi. W ogóle. A co to moje dzieci? Amen. Niech się ojciec mi zajmuje. Amen. Ty.
to proszę Cię. Ja mam tu napisane, nie troszcie się o nic. Również wy, pastorzy, liderzy, ludzie w służbie, o nic się nie troszcie. Luz. Pan jest blisko. Ja nie wiem, czy ja jutro nie rozumiem. Daję Ci przykład. Kiedyś z takim przyjacielem, w tej siedzimy, rozmawiamy, on mówi do mnie, słuchaj, wyobraź sobie, że jutro wstajemy rano do pracy, a tu aniołowie zwijają asfalty. Idą bankierzy do swoich banków. Rozumiesz, a Gabriel mówi, dzisiaj zamykamy. Dzień nie otwieramy dzisiaj. Koniec imprezy. Koniec imprezy. Pan wrócił. Wszystkie stacje telewizyjne na Jerozolimę. Rozumiesz? Nie będzie kłopoty. Nie będą pokazywane, że ciebie, wiesz, Putina, który jest schizolem, tak? Już nie będzie wszyscy na Moskwę, tylko na Jerozolimę, bo wróci Pan. Już nie będzie Putin, Obama i inni. Będzie Pan. Wszystkie stacje będą pokazywały naszego Pana. A więc nie troszcie się o nic. Ale we wszystkim z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu i tak dalej, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie myśli waszych, serc waszych i tak dalej. I tutaj jest wreszcie jakby zamknięcie tego całego tematu i to jest to, o czym ja Tobie chcę w tej chwili powiedzieć. Żebyśmy my mogli chodzić w wierze, mieć życie wiary, to przede wszystkim my musimy rozumieć, czym jest ten filtr, który tutaj jest opisany. Jest to filtr myślowy. Jedyny w Nowym Testamencie filtr myślowy. Krótko powiedziawszy, nie masz prawa, drogi bracie i siostro, myśleć inaczej niż ten filtr ci mówi. Każde myślenie inne jest myśleniem niezgodnym z Bożym prawem. Czyli my tak naprawdę wszystko, to co się dzieje w naszym życiu, musimy przefiltrować. Czyli my nie możemy, nie mamy komfortu myślenia o czym chcemy. Jeżeli my chcemy chodzić w wierze, to musimy myśleć tak, jak mówi Bóg. Nie możemy sobie myśleć o czym chcemy. Niektórzy chrześcijanie mówią, jestem tak wolny, że mogę myśleć o czym chcę. Ja mówię, no nie możesz. Przepraszam. Ja w ogóle, ten diabelski wymysł takiej wolności chrześcijańskiej, to wolność. Wolny jestem. Ja mówię, ale nie jesteś wolny od Boga. Jesteś niewolnikiem Pana. Niewolnik to jest ten, który wykonuje wolę Boga. Okej? Niewolnik. Wiecie, ty możesz nie wykonać. Wtedy się staniesz niewolnikiem diabła. Nasza wolność, to jest pierwsze objawienie, które dostałem w życiu. Być wolnym to mądrze zależeć. Ok? Bycie wolnym to jest mądre zależenie. Czyli człowiek wolny wybiera sobie, od kogo zależy. Bóg nam dał wolność, żebyśmy wybrali, od kogo będziemy zależeć. I Bóg mówi, żebyście mogli chodzić w wierze, musicie myśleć tylko o tym, co prawdziwe. Czyli o tym, co nie jest ukryte, co nie uchodzi uwagi, o tym, co oczywiste. A więc my nie mamy nawet, przyjaciele, komfortu myślenia o niebieskich migdałach. My nie możemy sobie, na przykład, co by się stało, gdyby Hitler wygrał wojnę? Ja mówię, to grzech tak myśleć. Co, a czasami, to ci powiem, czasami jest tak, że dziecko gdzieś tam ucieknie. Jeden rodzic jest bardziej wolny niż drugi. Często tak jest wśród rodziców, jeden jest wolny bardziej niż drugi. Jeden ze sieci. I tam dziecko gdzieś biegnie, i rodzic w ogóle nie reaguje. Drugi rodzic, to dziecko goni. A tam wpadnie pod samochód. Padnie pod samochód, aniołowie go pilnują. Ale okej. I potem jest rozmowa między tym dwojgiem małżonków taka. No i po co tam go goniłaś? Na przykład. No po co nie goniłam go? A jakby wpadł pod samochód? Zobacz. Co to jest? To jest dewagacja. Nam nie wolno tak myśleć, bo pierwszy filtr mówi, myśl o tym, co oczywiste. O tym, co oczywiste. Co jest realne, co jest prawdziwe. O niczym innym. O niczym innym. Ja na przykład wiem, że kiedy głosisz Ewangelię w mocy Ducha Świętego, tak, zawsze muszą się nawracać ludzie. Zawsze, nie ma precedensu. Kiedyś jesteśmy w jednym kościele i mieliśmy tam iść do ośrodka poprawczego o zaostrzonym rygorze. I ten pastor do mnie mówi z tego, mówi tak, aha, bo ja do niego mówię, ten pastorze, ale trzeba nam służbę uruchomić. A on mówi do mnie, a jak się nikt nie nawróci? Słuchaj, organizujemy ewangelizację. Co trzeba mieć w głowie,
żeby robić założenie, że ktoś się nie nawróci. Ja przepraszam, ja nie mam takiego założenia. Ja nie mam komfortu pomyślenia, że ktoś się nie nawrócił. Ja tak przez telefon odbieram, ja mówię do niego, a nie ma precedensu. Nie ma precedensu. My naprawdę nie spotkaliśmy takiego miejsca, że ktoś się nie nawrócił. Nigdy. Nigdy. Nigdy od początku naszej służby nie było czegoś takiego. Mogło być mniej lub więcej, ale nie ma, żeby ktoś się nie nawrócił. Jeszcze się takim czymś nie spotkałem. Poszliśmy do tych grzesimieszków, słuchajcie, wyszli, rozbujani jak autobusy, rozumiesz, tatuaże, wiesz, twardzielu, nie? Ja wiem, jak oni są twardzielu. 90% jest odrzuconych. Rozumiesz? Powiesz mu kilka słów, to płacze w środku, a zewnątrz jest taki twardy, wiesz, tak się trzęsie, a płacze w środku. Jak wezwałem do nawrócenia, 18 wybiegło, od razu, żeby odejrzeć Jezusowi. Od razu wybiegli, płakali. Dlaczego? Bo jest tak, bo to jest proste. Bo tak powiedział Bóg. No jak może być inaczej? Ja mam taki filtr w głowie. Myślę o tym, co oczywiste. Czytam moją Biblię i myślę o tym, co oczywiste. Myślę o tym, w takim razie, co oczywiste. Co poczciwe, czyli godne czci, godne szacunku. Ktoś mówi, no nie wiem, czy ta myśl jest zgodna, czy ta myśl jest od Boga. Ja mówię, czy ta myśl, którą masz w tej chwili w głowie, jest godna czci? Czy uszanuje Ciebie ktoś za nią? Na przykład jak sobie myślisz, że brat Zdzisio to nie jest taki najlepszy brat. Trochę z niego jest tak naprawdę bydla. Taka myśl, nie powiesz o tym nikomu, ale taką myśl masz. I Ty masz taki komforcik, że sobie tą myśl rozprawiasz przy Twoim porannym ekspresso. Przez czas Twojego picia ekspresso szykanujesz sobie w swoich myślach brata Zdzisia na przykład. I Ty sobie myślisz, no ciekawe, czy to osąd, czy też Pan mi coś pokazuje. Dobre, co? Wiecie, o czym mówię. Myślcie o tym, co poczciwe, czyli godne szacunku. Myślcie o tym, co sprawiedliwe, czyli oparte na prawie, co to znaczy? Nie na prawie Mojżeszowym, jeszcze raz mówię, tylko na wymianie krzyżowej. Myślcie o tym, co sprawiedliwe, skoro Chrystus jest sprawiedliwością Bożą, więc myślę o tym, co Jezus zrobił na krzyżu. Co Jezus na krzyżu zrobił. I na przykład przychodzi choroba do życia i człowiek myśli tak. Tak, no. Grypa panuje, jeźdź to. To i chory jestem. Wiesz, co to jest? To jest niesprawiedliwe myślenie. Powiedzieć Ci czemu? Bo powiedzmy lat temu 20 ogłosiłeś Jezusa Panem, czyli panującym, a nie grypę panującym. Twoim Panem nie jest grypa. Grypa może być Panem sąsiadów, okej? Okay? Grypa może być Panem wszystkich, kim chce, ale nie Twoim Panem. Twoim Panem nie jest grypa, Twoim Panem nie jest rak, Twoim Panem nie jest żadna inna choroba. To nie jest Twój Pan. A więc myślenie, że grypa panuje, nie jest sprawiedliwe. A więc myślenie, albo myślenie na przykład, czy Pan na przykład nie chce przez moją chorobę czegoś mnie nauczyć? Takie są różne rzeczy. Może coś mnie uczy. A ja to ludzie tak mówię, to musiałby Jezusa przeprosić. Musiałby cofnąć krzyż. Bo dał zrujnować swojego Syna. Okej? Okay? Krótko powiedziawszy, żadnej łaski Ci nie robi. Jakby to łaska, ja mówię, łaska jest już dana. Nie ma czegoś takiego jak podwójne wylanie łaski. Nie ma, że krzyż był jeden, a teraz dla Ciebie jest kolejny. Teraz Pan mi pobłogosławił, mnie uzdrowił. Ty uspokój się, przestań. Bóg Cię uzdrowił 2000 lat temu na krzyżu Golgoty, taka jest prawda. To jest sprawiedliwość Boża. I myśl o tym, co sprawiedliwe. To Ci nie będą zęby psuć. Okej? Okay? Myśl o tym, co sprawiedliwe. No wypadki będziesz miał. Nie będziesz sobie wiesz, nie przycinał nóg w tym, w drzwiach od samochodu, ale głową półkę się walił. Myśl o tym, co sprawiedliwe. To sprawiedliwe. Jak przychodzi kryzys w kraju, proszę Ciebie, to Ty inwestuj. Bo myśl o tym, to sprawiedliwe. Bo założysz sklep z pieczywem, ominą 2, 3, 4 sklepy, u Ciebie będą głupi kupowane. Przez cały kryzys, taka jest prawda. To jest sprawiedliwość krzyża. To jest to. To jest to. Nie potępiaj się, bo to jest niesprawiedliwe, że się potępiasz. Ale ja kupałem strasznie. Mówię, to wstań, weź prysznic z krwi i dawaj do przodu.
To jest, kurczę, słuchajcie, jak się pobrócimy na przykład, tak? Ja jeszcze nie widziałem, że człowiek się pobrócił na przykład w błocie i przed do domu i płacze, żona pierwszego płacze, że brudny jestem. I się umyj. Idź pod prysznic, umyj się. Jak się pobróciłeś grzechem, się umyj. I idź dalej. I idź dalej. A nie siedź w potępieniu, ponieważ Chrystus stał się grzechem. A więc myślcie o tym, co sprawiedliwe. O tym, co czyste, o tym, co bez skazy. Co święte, co oddzielone, co inne. Czyli każda nasza myśl musi przejść przez ten filtr. Czy to przynosi Bogu chwałę, o czym ja myślę w tej chwili? Czy to się w ogóle przyczynia do jakiegoś, nie wiem, na dziecko się zdenerwujesz. I taka myśl, na przykład denerwujesz się na dziecko, emocje cię poniosły. Mamy wszyscy emocje i mamy dzieci też, wiecie, o co chodzi. Dziecko po prostu potrafi doprowadzić wierzącego człowieka naprawdę na skraj wytrzymałości psychicznej. I kłębią się myśli. Te myśli potem się zamieniają w słowa, tak? Są dramaty w ogóle. Ale najpierw są myśli zawsze, jest zawsze myśl najpierw. Ile razy ci mówiłem? A najpierw zanim krzyknąłeś tak do tego dziecka, to w głowie ten krzyk był. Tu powstał ten krzyk. Tu. Zanim wyszedł ustami, powstał tu. I nie zadałeś sobie prostego pytania, tak? Czy ty wychwalę Boga? Nie wychwalisz ty Boga. Nie wychwalisz ty Boga. I nieraz przepraszałem mojego Boga za to, że miałem złe myśli o moich dzieciach. Że się na nie zdenerwowałem. Że powiedziałem potem jeszcze to, co pomyślałem. To grzech. To jest grzech. Bo to jest, nieczyste. Myślcie o tym, co miłe, czy o tym, co przyjemne, co kochane, co jest ulubione wręcz. A więc my musimy mieć miłe myśli. Ja mówię, ja swoje dzieci uczę w ten sposób, mówię, myśl miłe myśli i mów miłe słowa, będziesz miał miło i ładnie. Będziesz miał brzydkie myśli, brzydkie słowa, będziesz miał brzydko w życiu. Bo taki, jak jesteś w środku, taki będziesz na zewnątrz. Wcześniej czy później to wyjdzie. Okej? Długo możesz udawać. Ale w pewnym momencie zaczną wychodzić twoje myśli. A więc myślę o tym, co miłe, co jest cnotą, czyli tak naprawdę, co jest pewnego rodzaju zaletą. Myślcie o rzeczach, które są zaletami jakimiś. Nie myślcie o negatywnych rzeczach. Zobacz, jakiegoś człowieka opracowujesz w swoim sercu na przykład. To nie jest złe opracowywanie ludzi, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Złe jest złe opracowywanie ludzi. Bo my mamy prawo osądzania ludzi. Rozumiesz? To nie jest. Nasz osąd nie polega na tym, że my skazujemy tego człowieka na coś. Nasz osąd, czyli nasza ocena człowieka. My mamy prawo oceniać ludzi. Byłoby głupotą, gdybyśmy mówili, że nie mamy prawa. Musimy oceniać ludzi. Tak? Ale jak się ocenia ludzi? Ja ci powiem, jak się ocenia ludzi. Są dwie formy oceny. Jedna to jest ocena, że szklanka jest do połowy pełna, druga, że jest do połowy pusta. I powiem ci, jeżeli oceniasz ludzi, mając filozofię, że szklanka jest do połowy pusta, to zawsze będziesz widział tych ludzi w złym świetle. Nigdy nie będziesz w stanie widzieć tych ludzi z ich cnotami. Ja na przykład staram się u najgorszego szubrawca wydobyć jego cnoty w swoim umyśle. Może być ktoś największym szubrawcem. Jest na przykład taki jeden człowiek, który strasznie mnie tam szykanuje w internecie, ma bardzo dużą taką sieć rozpowszechniania, szykanuje mnie, takimi, rysuje mnie z takimi rogami, że jestem antychrystem. I ja kiedyś różnego rodzaju jego wady rozważałem. A wiecie, co potem zacząłem robić? Potem się upamiętałem z tego. I zacząłem rozważać zalety tego człowieka. A wiecie, co ja dzisiaj robię? Bo on w ogóle nie tylko mnie szykanuje. To jest taki gość, który ma takie... No nie wiem, on chyba uważa za to, że ma taką służbę od Boga, tak myślę, że wyciąga różne brudy z różnych części świata, z różnych usługujących. No tak ma, takie hobby ma. Okej, nie mam. Generalnie pisze dużo, a że zna angielski, tłumaczy różne artykuły. Wiecie? I wiecie, co ja robię? On naprawdę fajnie tłumaczy rzeczy. I tłumaczy, bo ja nie znam angielskiego. I więc ja, słuchajcie, co robię, buduję się na tych jego stronach. Biorę i buduję się. Rozumiesz? I loguję się tam, w ogóle mu nie mówię o tym, że nie, jakby nie odpowiadam na jego szykany, tylko buduję się tymi jego tłumaczeniami. Ja mówię, Boże, jak ja ci dziękuję, że ten facet tak angielski dobrze zna. Żebym się w życiu nie dowiedział o tym na przykład, nie? I wiecie, co robię? Jego cnoty wychwalam. Tak, ja mam go na warsztacie, tego człowieka.
ale wiesz, mogę się o Niego swobodnie modlić teraz. W ogóle nie mam bóla, że mnie szykanuje. A co mnie to obchodzi, że mnie szykanuje? Ja nieraz już się zauważyłem, że jak ktoś mnie szykanuje, to potem tylko wielokrotne błogosławieństwo na mnie przychodzi. Czy tak naprawdę to jest dobry interes, jak ktoś cię szykanuje? To jest bardzo dobry, w oczach Boga to jest dobry interes. Im więcej cię uderzają, tym więcej Bóg ci przydaje siły, odporności. Rozumiesz? Im więcej po prostu uderzają w ciebie, tak jak Kola, ten raper, śpiewa. Im większy deficyt, tym większe błogosławieństwo. Po prostu. A więc myśl o tym, co cnotliwe. Myślę o tym, co chwalebne. Czyli dokładnie słowo chwalebne oznacza szczęśliwe wieści. Czyli wyszukujcie wszędzie szczęśliwych wieści. Nie wyszukujcie wieści złych. Ja na przykład wieści dobrych wyszukuję wszędzie. I myślę o wieściach dobrych. Ja nie myślę, ludzie się no, słyszałem, że znowu zrobił Putin. A ja mówię, ale co zrobił znowu? Czy mnie znowu obciążysz teraz? Okej? Okay? Ty wiesz, co oni tam zrobili? Ja mówię, ale co zrobili? A ktoś do mnie mówi ostatnio, ty wiesz, co tam było na Ukrainie? A ja mówię, konferencja przebudzeniowa Madawy w kościele, tak? O to ci chodzi? Taki wielki kościół w Kijowie jest Henrygo Madawy. Ja mówię, to o to ci chodzi, tam pan apostoł Giuliano Maldonado przyjechał. Nie, to chodzi mi o to, a mówię, o co ci chodzi? Bo dla mnie największym wydarzeniem tamtego czasu było to, że przyjechał apostoł Giuliano Maldonado i Hagi Becker, tak? U której w każdym miesiącu jest przynajmniej jedno wskrzeszenie odnotowane w jej służbie. To mnie interesowało. Z całej Ukrainy. Dobre wieści mnie interesowały. Ja się zapełniam dobrymi wieściami. Ja w internecie nie wyszukuję sobie rzeczy, jakie są złe. Rozumiesz? Tylko sobie na przykład wbijam na siebie ostatnie wskrzeszenia. I tam Nigeria mi wyskakuje, nie? I okazuje się, o, dziecko wskrzeszone. Halleluja! Wywyższam Cię, Panie, za to. Ja się, rozumiesz, nie siedzę na Open the Doors. Open the Doors jest dobra służba. Ale Open the Doors mnie nie buduje, przepraszam. Nie buduje mnie to, że ludzi za Chrystusa do więzień zamykają. I teraz, rozumiesz, o, zamknęli w Pakistanie, zabili. Ja mówię, kurczę, chłopie, okej, okay, zamknęli, wielkie larum. Całe życie zabijali chrześcijanie będą. Całe życie nas... Kurczę, no przecież to już Paweł powiedział, że traktują nas tylko w co ofiarnie. Albo z nami będą jechać psychicznie, albo fizycznie. Słuchajcie, no przepraszam. Cały 10 rozdział Ewangelii Mateusza o tym mówi. Jeden werset mówi, dałem wam moc, tak? A reszta wersetów mówi, jak będą z wami jechać. Ja nie szukam swoich wieści. Ja umyślę swoją obronę w tym, co jest chwalebne. Zobaczcie. To, co jest godne pochwały, czyli to jest godne uznania. Ja moje myśli kieruję w stronę tego, co jest godne uznania. Co Bóg za godne uznania? Wiesz, ja myślę o rzeczach godnych uznania. Ja, dzisiejsze moje modlitwy są takie, Panie, co jest godne uznania Twojego? Chciałbym po prostu te rzeczy robić. Te rzeczy. I Bóg na przykład nas przewartościował. Ja w swojej mentalności zawsze chciałem robić rzeczy, takie, gdzie wiesz, duże spotkania na przykład, ludzie są uzdrawiani i tak dalej. I to robimy, tak to wygląda też. Ale Bóg na przykład mi pokazał, że ja chcę, żebyś na przykład przyjechał przez pół Polski do dwojga ludzi i z nimi tam spędził 2-3 dni. Okej? Okay? Bo ja ich kocham, tych ludzi. Ja chcę, żebyście tam z nimi byli. I my tak robimy. Rozumiesz mnie? Bo my to widzimy, że to o to chodzi. Że to jest na fali Bożej teraz. To jest na fali Bożej. A więc my musimy przez ten filtr przepuszczać nasze myśli. I w Rzymian 12:2-3 mamy tekst pasujący do tego. Rzymian 12:2-3. Dobrze zapisane? Tak. Rzymian 12:2-3. Słowo Boże mówi tak. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, byście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć. Lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udziela. I teraz do tego, zanotujcie sobie list do Efezjan 4,
22-24. List do Efezjan 4:22-24. I tutaj Słowo Boże mówi tak. Zwleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. A więc widzimy kolejną zależność, że w wyniku prowadzenia, jakby przefiltrowywania wszystkich myśli, my zaczynamy przemieniać swoje umysły. My musimy mieć zmienione umysły. Odrodzeni już jesteśmy z Bożego Ducha. My już jesteśmy odrodzeni. Coś ci powiem. Nie masz żadnego problemu ze swoim odrodzonym sercem. Czasami ludzie się modlą, coś tam upadło, coś tam mówią: Boże, co z moim sercem? I sobie nic nie jest z twoim sercem. Twoje serce jest wspaniałe, piękne, cudowne, duchy, jak mieszka. I koniec. Takie masz serce. Ty nie masz problemu z sercem, czyli z tym odnowionym duchem twoim, tak? Ty masz problem z umysłem. Jesteś chory umysłem. Ja mówimy tak ludziom. Po prostu. To jest choroba psychiczna. To są choroby psychiczne. Nie odnawianie umysłu. Nie przemienianie swojego umysłu jest chorobą psychiczną. I w Kościele jest mnóstwo psychicznie chorych ludzi. Chory psychicznie. Nie podnawiane umysłu mają. Nie filtrują ich. Przyjmują wszystko jak leci. Rozumiesz? Wszystko jak leci. Stąd, stamtąd, stamtąd. Trochę z piekła, trochę ze świata, trochę z internetu, trochę od proroka, trochę stamtąd. Rozumiesz? Trochę z życia, trochę z siebie. Bóg mówi: nie, filtruj i przez to będziesz przemieniał swój umysł. Bo my musimy mieć przemieniony umysł. Żeby chodzić w wierze, musimy mieć przemieniony umysł. I Bóg pokazuje, jak to robić. I teraz, czyli odnowić duchem sposób naszego myślenia. Czyli żeby chodzić w wierze, musimy odnowić duchem sposób naszego myślenia. Czyli za pomocą Bożych standardów myślowych my musimy zacząć myśleć. Rozumiesz? To oznacza odnowić duchem nasz umysł. Bo Słowo jest duchem. Słowo jest duchem i życiem. I my musimy za pomocą tego Słowa odnawiać nasz umysł. I Bóg pokazuje nam ten filtr. Jak filtrować. Naprawdę ten list do Filipian, śledźcie w domu, przyglądajcie się temu, zobaczcie, co to jest. Jak filtrować. I teraz, kiedy my już to rozumiemy, jest bardzo praktyczna rzecz. Bardzo praktyczna. Ja uważam, że jedna z najważniejszych rzeczy, jakie są. Ewangelia Łukasza, 6:44. Ewangelia Łukasza, 6:44-45. Słowo Boże mówi tak. Każde bowiem drzewo poznaje się po jego owocu, bo nie zbierają z cierni fig, ani winogron z głowy. Teraz słuchajcie. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło. Albowiem z obfitości serca mówią usta jego. Zobacz, co to znaczy. Ludzie ten pierwszy werset cytują i mówią po owocach, owoce. A ja mówię tak. Mówię, po owocach się poznaje. Ja mówię, ale jak poznajesz po owocach? Co to znaczy, że po owocach poznajesz człowieka? No bo, słuchaj, no trudno, wiecie, jak jest zakamuflowanie diabelskie? To nie jest tak, że ty każdą sytuację, czy każdego człowieka trzaśniesz po 15 minutach patrzenia na niego. Bo często widzisz, że ludzie przez, słuchaj, spotykasz się z pewnymi ludźmi, na przykład w kościele, i ty nie znasz tak naprawdę ich życia. Halleluja, bracie, halleluja, siostro. Klepią się po plecach, rozumiecie? Razem tutaj coś robimy, w kawiarence posiedzimy, wymienimy jakieś slogany, rozumiesz? Wymienimy uprzejmość religijną, wrócimy do siebie do domu. I ktoś mówi, ale ten brat chodzi z Panem. Rozumiecie? Byś u niego w domu pomieszkał i zobacz, jak on chodzi z Panem. Z jakimś chodzi. Tak, a nie z tym naszym. Prawda? Chrześcijanin może być w ciągu jednego dnia, normalnie chrześcijanin jest w stanie być na przykład a rano w niebie, bo rano wstał, pomodlił się, jest w niebie. W środku dnia może być w ciele, a wieczorem może być w piekle już, tak? Rano wspaniała modlitwa wznoszona, a wieczorem proszę Ciebie, żebyś mógł Tobie żonę ukatrupił.
co się dzieje, jak to się stało. Właśnie. Taki jesteś. Ja ludziom to taki jesteś właśnie. Musisz teraz się zmierzyć z tą prawdą, nie robić tutaj ściemy. Ale jak najszybciej widać, jak owoc jak najszybciej widać. Te wersje pokazują, że owoc mówi. Co to oznacza? Cały list, znaczy może nie cały, ale ogromna część listu Jakuba, ona nam pokazuje, że nasze myśli są uwalniane przez słowa nasze. A więc obfitości serca zaczynają mówić nasze usta. Czyli tak naprawdę nasza mowa, to co my mówimy w różnych okolicznościach życia, definiuje, co my w tym sercu mamy, słuchajcie. I to nie potrzeba specjalnego rozpoznania duchowego, kto w jakim duchu jest. Wystarczy, że dzieje mocniejsza kawa i gadasz z gościem. A on ci opowiada, tak? Swoje światopoglądy. I ty już wiesz, co w nim jest. Po prostu. Albo weź go zdenerwuj. Ja denerwuję rodziców czasami. Specjalnie ich denerwuję. Naprawdę. Robię takie prowokacje różne, dlatego, że to jest bardzo ważne, żeby tak robić, bo Jezus tak robi. Jezus denerwował ludzi. Wtedy z obfitości serca usta zaczynają mówić. I ty słyszysz, co on mówi. On słyszy, jakie on ma pragnienia. Ja pamiętam do dzisiaj, moja żona jeszcze nie była narodzona z Bożego Ducha. Byliśmy wtedy w kościele zielonoświątkowym i ona jeździła ze mną na nabożeństwa, ale Wiktorek, nasz synek, był mały i sobie gdzieś tam nie chciał chodzić na szkółkę dzienną, więc wychodził na korytarz. I Agata z nim siedziała na korytarzu, czekała, aż ja skończę nabożeństwo. Dobra żona, taka, dobrą żonę. Dobrą żonę miałem. Chodzi o to, że kiedyś ona do mnie podeszła jako nienawrócona po nabożeństwie i mówi do mnie: Artur, tutaj wyszło takich dwóch braci twoich. Mówi, na korytarz w czasie nabożeństwa. I mówi, 40 minut rozmawiali o kamerze. Mówi, i ona do mnie, ja to dziś pytam, mówi, o co w tym chodzi? Ty taki nie jesteś. Czemu oni tam nie byli? A czemu oni rozmawiali? Ty ze mną nigdy nie rozmawiałeś o 40 minut o czymś innym niż o Jezusie. Czy o sprawach Bożych, czy o mentalności Bożej. Bo to nie chodzi o to, żeby sobie o Jezusie mówić, ale chodzi o to, że ty mówisz z mentalności Bożej. Czyli prawdę mówisz, tak? Ale ci ludzie byli wypełnieni kamerą wideo. To było w ich sercu. I z obfitości ust, rozumiesz? Z obfitości serca ich usta mówiły. Nie mogli się modlić. Rozumiesz? Nawet gdyby próbowali modlić się innymi językami, rozumiesz? To mówili tak, sony. Rozumiesz? Bo mieli kamerę sony w głowie. Okej? Okay. Nie mogli tam być. Nie mogli być na tym nabożeństwie, bo ich serce nie przylegało do serca Boga, bo było wypełnione czymś innym, wypełnione innymi myślami. A więc to, jakie mamy myśli, definiują nasze usta. To, co jest w nas, definiują nasze usta. Zobacz, jakie to proste. Żeby chodzić w wierze, musimy po pierwsze zacząć filtrować nasze myśli. Nie mamy komfortu, żeby myśleć, o czym chcemy. Następnie musimy zrozumieć, że to jest właśnie ten proces przemiany, że to tak działa. Nie możemy się frustrować, nie możemy myśleć, jakaś jeszcze inna przemiana. Ja mówię, nie inna. Każdą sprawę przepuszczaj przez filtr. Zastanawiaj się. Mówi, Boże, jak ja mam myśleć? Słuchajcie, ja mam bojaźń taką w sobie, Boże. I coś takiego jest we mnie, jak ja się modlę, na przykład ja mówię, Panie, chcę mieć tylko Twoje plany, Twoje cele i Twoje dążenia swoje. Poddaję swój umysł Tobie. Ja mówię do swojego umysłu, wiecie, ja się czasami zachowuję jak schizor gdzieś w takiej mojej komorze. Ja mówię do mojego umysłu, będziesz myślał tylko o tym, co Bóg. Będziesz myślał tylko o tym, co Pan. Tylko o tym i tylko tak. Dlatego tak łatwo jest mi rozdzielać prawdę od fałszu. Dlatego jest to takie proste dla nas. Ponieważ nie mamy w głowach kamery wideo. Nie mamy głowy zawalonej rzeczami. Ja mogę mówić z obfitości serca. Ja mogę spać godzinę. Wiecie, wiecie o tym, że ja się rzadko przygotowuję do jakichkolwiek usług. Rzadko. Rzadko. Ale wiecie, co na przykład mam? Ja mam dziesiątki kazań, których nigdy nie wygłosiłem. Nie wiem, czy wygłoszę. Wiecie, co mam te dziesiątki kazań? Bo ja po prostu je piszę, bo ja non-stop to mam w głowie. Ja jestem bardzo monotematyczny, bardzo. Chrystocentryko. I tak uczymy ludzi. Nic nie masz prawa mieć w bani swojej, tak?
tylko Chrystusa pełnego chwały. Tylko Jego prawdę. Tylko! I wszystko musisz poddawać pod to. To wtedy nawet będziesz słyszał, jakie masz chrupki czy kupić sobie. Rozumiesz? Będziesz tak dokładnie wiedział, jak każdą złotówkę wydać i jak ją zarobić. Będziesz dokładnie wiedział, z kim się zaprzyjaźnić, a komu na dzień dobry do widzenia powiedzieć. Będziesz dokładnie wiedział, bo Duch Proroczy, który jest w tobie, Święty Duch Proroctwa, będzie mówił do ciebie. Nie będziesz szukał proroków z zewnątrz i mówił, co tam mówi Pan? Czasami mówią ludzie, czy coś tutaj Pan o mnie mówi. Moja żona napisała ostatni artykuł do gazety, do portalu chrześcijańskiego, że sny ma, Agata ma prorocze sny. Nie sny prorocze pod tytułem, wiecie, jakie są prorocze sny, które, że przychodzi, miałem sen, żółty jesienny liść spadł z drzewa. Ciekawe, co to znaczy. I były tam cztery, ułożyły się w liczbę trzy. Okej? Okay? Nic to nie oznacza po prostu. Za dużo nawet by się smalca na wieczór. Ale Agata ma sny konkretne, z imionami, z nazwiskami, z datami. Okej? Okay? Nie rzeczy, konkretnych ludzi. Czasami nawet na języku, bo musimy dzwonić do nich, rozumiesz, to są ważni ludzie. Napisała artykuł o snach. Zaczęły się telefony. Jakby ci się, słuchaj, telefony są takie. Jakby ci się coś przyśniło o mnie, to mi powiedz. Wiecie, czego ten, co to jest? Co to jest w ogóle za historia? A ja tam mówię, dlaczego miałbyś mi się przyśnić? Przecież nie znasz wcale. Co to, ja jestem panem swoich snów? Ludzie proroków szukają. Ja mówię, masz proroka sobie! Hebrajczycy na niego mówią Ruach Kadosz. Duch Święty. Największy prorok, jaki jest. I mówi wyraźnie, tak mówi list Jana. Nie w przypowieściach. Mówi wyraźnie. Białe to białe, czarne to czarne. Mądrość to mądrość, głupota to głupota. Język nasz definiuje nasze myśli. Bardzo ważną rzeczą jest wchodzeniu w wierze, abyśmy rozumieli, że mamy mówić odpowiednio. Zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. W warsztacie samochodowym i na nabożeństwie. Ok? Wszędzie musisz mówić zgodnie ze stanem swojego serca. Twój stan serca musi być zgodny z tym, co tam wpuścisz. Jest zgodny z tym, co tam wpuścisz. Czyli filtrujesz myśli. Filtrujesz je cały czas. Twoja głowa działa jak komputer. Filtrujesz myśli. Nie masz prawa myśleć o czym chcesz. A następnie wypowiadasz rzeczy. Wypowiadasz, 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 wypowiadasz. Mówisz o tym, co niewidzialne. Mówisz o tym, co będzie. Prorokujesz. Ja ze swoim synem jakiś czas temu rozmawiam i mówię mu pewne rzeczy, skończyłem mu tłumaczyć, mówię, a teraz przestanę już ci tłumaczyć, mówię, Wiktor, teraz ci powiem, jak będą się rzeczy miały, zacząłem prorokować do niego, a teraz ci powiem, jak będzie, będzie tak, tak, tak i tak. I jak ja mu tłumaczyłem, to on miał coś do powiedzenia. Jak zacząłem prorokować, to już nie miał nic do powiedzenia. Ja mówię, i tak sobie możesz zrobić, co chcesz, wszystkie związki twoje rozwalimy z mamą w duchu, jak będziemy chcieli. Wszystko. Rozerwiemy ci każdy wiedzę, jak będziemy chcieli. Jak zobaczymy, że jakąś dziewczynę poznasz, tak, która nie będzie zgodna z Bożą wolą, to ci rozwalimy ten związek. Jesteśmy z tym fachowcami. Po prostu na kolanach rozedrzemy bezprawne więzy duszy w imieniu Jezusa. I ci się to rozpadnie. Mówi, no dziękuję bardzo, mówi do mnie. Mówi, proszę bardzo. Tak cię mówię właśnie, że nie pozwolę cię zniszczyć. Ułożę ci życie. Ułożę ci życie w mojej komorze. I koniec. Po prostu. Bo bardziej wierzę w to, co niewidzialne, niż to, co widzę teraz w swoim życiu. I mówię cały czas. I mówię, i mówię, i mówię. I nie muszę wtedy przygotowywać kazań, bo ja je mam tu. Bo mam je tu. Bo jestem tym przesiąknięty. Nie muszę sobie przypominać bez przerwy Bożego tutaj czasem. Spojrzę, bo mam je tu. Ktoś mówi, jak możesz mieć tam słowo? Ja mówię, może, bo jak żyjesz, to masz. A jak żyjesz em jak miłość, to masz em jak miłość. A jak na wspólny, to na wspólny. Okej? Okay? I te pilasta sędzina, proszę ciebie, która plotkuje o innych i nie umie sobie życia ułożyć. Em jak miło jest. Rozumiesz, co to za historia w ogóle? To, co wpuszczasz, to masz. To, co masz, to mówisz. To, co mówisz, to się buduje w twoim życiu. I takie rzeczy się właśnie... Teraz chodzenie w wierze na tym właśnie polega. I Bóg do nas mówi taką rzecz, że pokój, który przewyższa wszelki rozum, zszedł będzie z serc waszych i myśli waszych. Kiedy? Kiedy będziecie chodzić w tej wierze. Czyli, przyjaciele, kończąc tę sesję, Bożą wolą
jedyną wolą, jeżeli chodzi o ten temat, jest to, że mamy chodzić w wierze. Niechodzenie w wierze powoduje, że nie mamy relacji z Bogiem. Dziękuję, amen. Tak wygląda ta sprawa. Żeby chodzić w wierze, musimy filtrować rzeczy, które przychodzą do naszego życia. Nie możemy przyjmować bezkrytycznie wszystkiego, co w nas wchodzi. Biblia pokazuje nam, jak filtrować. Przez co filtrować. Bardzo dokładny filtr. Filtr kilku elementów. Teraz to filtrowanie doprowadza do tego, że nasze serce zaczyna być pełne prawdy oczywistej. I co my teraz robimy? Wypowiadamy tę prawdę oczywistą. Zaczynamy mówić z tej prawdy. I co mówimy, to zaczynamy mieć w realu. Ściągamy z ducha i wkładamy w rzeczywistość. Ściągamy z ducha i wkładamy w rzeczywistość. I my tak robimy ze wszystkim, kochani. Od spraw stricte duchowych, po sprawy materialne. Po prostu. Podziękujmy Bogu. Ojcze, dziękujemy Tobie za ten czas. Dziękujemy, że Ty nam dałeś dzisiaj słuchać Twojego słowa. Ojcze, my przyjmujemy Twoje słowo i my teraz ogłaszamy, że jesteśmy żyzną chleba. Ogłaszamy, że to słowo, które padło, Ojcze, to ono wyda plon. Ono wyda stukrotny plon. Ojcze, my to ustanawiamy teraz w duchu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.